Tygodnik wprost, ja już wielokrotnie mówiłem, no jest to który które nie jest wystawione na sprzedaż, więc o ile krążą jakieś plotki w mieście, nie zajmujemy się nimi na co dzień, skupiamy się na rozwoju, na strategii spółki, która jest publicznie ogłoszona, mamy bardzo dobre wyniki finansowe, w, na półrocze je podaliśmy, więc oczywiście... Grzegorz Szajderowicz jest to jeden z graczy na, polskich, na polskim rynku. Myślę, że gdyby miał intencję kupić, to w ogóle by zadzwonił. Mamy do siebie telefony komórkowe. Nie mieliśmy nigdy takiej rozmowy na ten temat. No, w tym przypadku musiałby poskać finansowanie dłużne, bo Rzeczpospolita również jest kupiona w długu, więc jak rozumiem, musiałby szukać takiego finansowania. I może stąd plotki, może, może ktoś miał taki pomysł, może sam Grzegorz Szajderowicz, może inna osoby. Nie wiem, wiele jest protek na temat tygodnika, wprost rzadko kiedy się potwierdzają. Robimy swoje, robimy dobre medium.